Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi blisko 5 tysięcy osób podpisało petycję przeciw budowie fabryki produkującej węgiel drzewny w Ustrzykach Dolnych. Zdjęcie suweczki autorstwa Michała Kuta wygrało tegoroczną edycję konkursu Leśne Fotografie. Sanoccy radni uchwalili rok 2019 rokiem Zdzisława Beksińskiego. Blisko 5 tysięcy osób podpisało petycję przeciwko budowie fabryki węgla drzewnego w Ustrzykach Dolnych. Mieszkańcy obawiają się, że zakład negatywnie wpłynie na środowisko. Domagają się wykonania i zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, gdzie powstać ma nowa fabryka. Liczą, że w ten sposób uda im się zapobiec jej budowie. Pomysłodawcą inicjatywy jest Stowarzyszenie Proekologiczne Czyste Ustrzyki Dolne. Jesteśmy naprawdę przeciwko temu, żeby tak piękne miejsca jak Bieszczady dewastować i wprowadzać takie masy pyłów i nieekologicznych rozwiązań. Taki zakład przemysłowy to dla tych, którzy na dzień dzisiejszy żyją z turystyki, to po prostu utrata miejsc pracy. Ta wizja, że tutaj ma pracować 60 osób, to nie wiem, ile osób straci pracę z tego powodu, że tutaj turysta się nie pojawi. Jeżeli to nie jest takie groźne, to rodzi się pytanie, a firma ma kapitał szwedzki głównie, dlaczego w Szwecji nie wypalają tego węgla? No po co tutaj nas tym obdarzyli, jak mogą to robić u siebie, skoro to niczemu nie grozi. Podczas styczniowej sesji Rady Miasta Dariusz Wojciechowski, prezes Stowarzyszenia Proekologicznego Czyste Ustrzyki Dolne, złożył petycję z prośbą o uwzględnienie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Przemysłowej 2. Radni uchwałę przyjęli, a burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz zapowiedział, że taki plan zostanie uchwalony prawdopodobnie w październiku lub listopadzie. Z kolei firma Gryfskand jest w trakcie załatwiania pozwoleń na budowę. Złożyła do burmistrza wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Nałożyliśmy obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Do czasu otrzymania raportu postępowanie się zawiesza. Po otrzymaniu raportu odwiesza się postępowanie, wysyła się go do uzgodnień, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Sanepidu, do Wód Polskich, ale także organizuje się debatę publiczną, którą mieszkańcy mają prawo oczywiście przybycia i które będą zorganizowane. Po przeprowadzeniu tego postępowania będzie wydana decyzja, bądź odmowna, bądź pozytywna. Julia Szypulska z biura prasowego Gryfskanu zapowiada, że firma wkrótce przedstawi władzom miasta wspomniany raport. Jednocześnie zapewnia, że funkcjonowanie zakładu nie wpłynie ani na obecny stan wód podziemnych, ani też na jakość powietrza. Zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wartości emisji pyłów są zgodne z normami Ministerstwa Środowiska. Zakład od samego początku będzie wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia ochrony środowiska, a produkcja węgla drzewnego i brykietu będzie się odbywała podczas procesu suchej destylacji, tak zwanej pirolizy, w obiegu zamkniętym. Mieszkańców te zapewnienia nie przekonują. Zwracają uwagę, że w karcie informacji przedsięwzięcia wskaźniki emisji zaczerpnięto z pomiarów na tożsamej instalacji w Gryfinie, a ich rozprzestrzenianie się w Ustrzykach Dolnych i okolicy przedstawiono w oparciu o warunki klimatyczne panujące w Lesku. Natomiast ukształtowanie terenu i przemieszczanie się mas powietrza w Ustrzykach, Równi i Ustjanowej są odmienne niż w Lesku. Ten obieg jest położony w stosunku do Ustrzyk Dolnych na kierunku południowo-zachodnim. I wszelkie wiatry, jakie wieją, to głównie z kierunku zachodniego, południowo-zachodniego. I proszę popatrzeć, jaka jest rzeźba terenu, jaki w ogóle jest tutaj układ, to wszystko zmieściłoby się wtedy w Kotlinie, bo Ustrzyki Dolne są położone w Kotlinie. Nie jest to tylko sprawa regionalna, lokalna, ale myślę, że również dotyczy całego naszego kraju. Bieszczady są miejscem, gdzie wiele ludzi przyjeżdża, odpoczywa i oczekuje, że tutaj właśnie będzie czyste powietrze, czysta woda, nie będzie hałasu, będą dobre warunki do rekreacji. Mieszkańcy zapowiadają, że nie pozwolą na budowę fabryki. Stowarzyszenie Proekologiczne Czyste Ustrzyki Dolne cały czas zbiera podpisy pod petycją. W świetle zmieniających się przepisów, pod takim hasłem w Rzeszowie odbyła się piąta edycja ogólnopolskiej konferencji Podkarpacie dla biznesu. Jej organizatorem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy udziale Politechniki Rzeszowskiej oraz Państwowej Inspekcji Pracy i Izby Administracji Skarbowej. Spotkanie adresowane było do przedsiębiorców, pracodawców i pracowników firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Podczas konferencji eksperci mówili m.in. o zmianie przepisów ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, przepisów podatkowych oraz praw
Prawa Zamówień Publicznych. Nasi zaproszeni do udziału w tej konferencji partnerzy merytoryczni przedstawiają wszystkie zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku. Wraz z nowym rokiem nastąpiły m.in. zmiany w przepisach prawa pracy i BHP dotyczące szkolenia okresowego pracowników oraz pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę. Od stycznia pracownicy administracyjno-biurowi nie muszą odbywać szkoleń okresowych. Pracodawcy nie przeprowadzają szkoleń z zakresu BHP okresowych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdzie stopień zagrożenia jest nie większy niż trzeci. I również pracodawcy zatrudniający obecnie do 50 pracowników mogą samodzielnie dokonywać szkoleń z zakresu BHP, wykonywać zadania służb BHP. Poprzednio było to do 20 pracowników, czyli mamy jakby ułatwienie w tym zakresie. 1 stycznia nastąpiły także liczne zmiany w prawie podatkowym. Zmiany takie, które powodują uproszczenie systemu podatkowego, to są m.in. obniżenie stawki podatkowej w CIT-cie z 15% na 9%, zmiany w zakresie użytkowania samochodów osobowych do prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzenie, zwiększenie stawki amortyzacyjnej z kwoty 20 tysięcy euro do kwoty 150 tysięcy złotych. To są wprowadzenie ulgi badawczo-rozwojowej. W tym roku weszły również w życie przepisy, które ułatwiają przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców. Podczas konferencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że od stycznia został skrócony obowiązek przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat dla wszystkich osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku. Zdjęcie Suweczki autorstwa Michała Kuta wygrało tegoroczną edycję konkursu Leśne Fotografie. Konkurs po raz 18 zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie we współpracy z Tygodnikiem Regionalnym Nowe Podkarpacie oraz Telewizją Polską Oddział Rzeszów. Zdjęcie pana Michała jury konkursowe wybrało spośród 500 nadesłanych prac. Pan Michał fotografią pasjonuje się od lat. Fotografuje głównie w weekendy w okolicy Strzyżowa. Zdjęcia robię dla siebie przede wszystkim. To jest hobby, to jest oderwanie się od codzienności. Zazwyczaj długo i dużo pracuję, więc takie wyjście w teren to jest zupełnie coś innego. Przeciwność tego, co na co dzień mnie spotyka. Tam muszę być spokojny, opanowany przede wszystkim, cierpliwy, bo nieraz jest tak, że do danego zdjęcia trzeba leżeć płasko, nie ruszając się przez 2-3 godziny, wyczekiwać i dopiero wtedy coś się zaczyna się dziać, więc to jest nieraz jest cierpliwość, zdarzały się sytuacje jak odmrożenia, zdarzały się stany takie pierwszych objawów hipotermii, nieraz człowiek wraca pokąsany, innym razem przegrzany do granic możliwości. Ale taka jest codzienność chyba każdego, kto się zajmuje fotografią przyrodniczą. W sumie jury przyznało 3 nagrody główne, a także 5 wyróżnień równorzędnych oraz 6 wyróżnień specjalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej nadesłanych zostało fotografii zwierząt. No zawsze zwierzątka były przedmiotem dumy fotografów. Natomiast w tym roku sowy przebiły wszystko. Mamy suweczki, mamy płomykówki. Mieliśmy na tym konkursie również puszczyki uralskie. I to kilka. Ale to jest dowód na to, że coraz łatwiej te sowy sfotografować. Puszczyk Uralski daje się sfotografować wręcz z samochodu. Sowy przylatują do naszej okolicy. Stąd pewnie taka mnogość właśnie takiego tematu. Mało mamy takiego lasu pejzażowego, takiego wnętrza lasu. Jakby patrzenie na szczegół jest w tej chwili u fotografików chyba na topie bardziej. Wyróżnienie specjalne otrzymał pan Adrian Czech z miejscowości Stróże Małe za fotografię orzesznica z kokardą. Tak akurat się udało, że przechodziłem obok miejsca, w którym gniazdowały młode orzesznice. Uczyły się chodzić sobie po trawie. Wspinały się, co chwilę wpadały. No i w pewnym momencie akurat udało mi się, że mucha usiadła jednej na głowie i sfotografowałem to, uchwyciłem ten moment. Staram się fotografować drapieżniki. Sfotografowałem ostatnio 23 wilki. No i wszystko, co mi się przydarzy, wszystko, co mi się przytrafi. Jelenie, najczęściej na rykowisku, bo wtedy jest najpiękniejsza aura, żeby je sfotografować.
Gościem specjalnym spotkania był leśniczy Kazimierz Nóżka, którego zdjęcia oraz filmy, głównie zwierząt, cieszą się ogromną popularnością w sieci. Ja pracuję w lesie, jestem frontowym leśniczym, czyli te kilkaset dni w roku muszę być w tym lesie z racji pracy. Te zwierzęta tam mieszkają, ja tam pracuję, no spotykam się, ja przychodzę do ich domu i gdzieś te nasze drogi się przecinają. A jeżeli masz jakiś sprzęt fotografujący przy sobie, to naprawdę wystarczy tylko włączyć. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, bo niektórzy czasem o tym zapominają, dochodzi do jakichś tam spięć. Trzeba wiedzieć, jak się zachować, jak podchodzić, kiedy się wycofać, jak blisko można podejść, w ogóle można podejść. No. Filmy pana Kazimierza można oglądać na fanpage'u Nadleśnictwa Baligród. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa poświęcona przestępstwom motywowanym nienawiścią. Konferencja zainaugurowała cykl spotkań i debat odbywających się raz w miesiącu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, poświęconych prawnym, socjologicznym oraz psychologicznym aspektom dotyczących zjawisk nienawiści, w tym mowy nienawiści. Podczas spotkania wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła profesorowi Czesławowi Kłakowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski pan profesor Czesław Kłak otrzymał za działalność naukową, za działalność popularyzacji prawa karnego, wiedzy o prawie karnym, ale także za aktywne współuczestnictwo w procesie reformowania systemu penitencjarnego oraz prawa karnego w naszym kraju. Profesor Czesław Kłak jest sędzią Trybunału Stanu, członkiem Rady Polityki Penitencjarnej oraz ekspertem zewnętrznym Zespołu Zapobiegania Przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej, powołanego przez ministra sprawiedliwości. Spotkanie odbyło się w ramach Szkoły Wolności i Tolerancji utworzonej w styczniu tego roku przez wojewodę podkarpackiego. Uczestnicy konferencji rozmawiali o nienawiści jako motywie popełnienia przestępstwa. Problem nie jest nowy. Proszę zwrócić uwagę. Kodeks Hammurabiego, jak dokładnie zwrócimy na niego uwagę, dostrzec możemy tam przejawy zachowań związanych z nienawiścią. To, że my teraz na ten temat dyskutujemy, jest wypadkową różnych czynników. Obserwuje się narastający odsetek przestępstw, powiedziałbym, przypadkowych, absurdalnych, bezsensownych. Wyobraźmy sobie, stoimy pod galerią handlową, przyczepia się do nas ktoś, zarzuca nam na przykład, że my go obserwujemy. To jest autentyczny przypadek, że go obserwujemy, że on wie o naszych złych intencjach. No, człowiek zaburzony, czyli mamy kilka elementów, które mogą prowadzić potencjalnie do przestępstwa bezsensownego, przypadkowego. Ja przypominam zachowanie ze Stalowej Woli z 2017 roku. Sprawca zaatakował nieznane ofiary w jednej z galerii, używając noży szturmowych. Nic go nie łączyło z tymi ofiarami. Żadnej krzywdy one mu nie wyrządziły. A sposób zachowania wskazuje na zemstę. Ale zemstę nierozumianą indywidualistycznie. Kieruje agresję w stronę osoby mi znanej. Ale zemstę na społeczeństwie, na przedstawicielach społeczeństwa. To jest właśnie nowa odsłona nienawiści. Mówiąc o tym, jednocześnie chcemy przekazać proste przesłanie do wszystkich, którzy są obywatelami naszego państwa, że po pierwsze, nie możemy być agresywni względem siebie, bo nawet najprostsze przejawy agresji zawsze mogą skończyć się niestety bardzo drastycznie, jak pokazuje nasza historia. I bardzo ważne przesłanie, zawsze na te przejawy nienawiści, agresji trzeba reagować. Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji to nowatorskie rozwiązanie integrujące wszystkie podmioty zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom, między innymi policję, służbę więzienną, administrację rządową. Z okazji przypadającej w tym roku 90. rocznicy urodzin Zdzisława Beksińskiego, sanoccy radni uchwalili rok 2019 rokiem Zdzisława Beksińskiego. Pomysłodawcą idei jest Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, a przede wszystkim przyjaciel i promotor artysty. Swoje 90. urodziny Zdzisław Beksiński świętowałby dokładnie 24 lutego. Natomiast główne obchody roku Beksińskiego odbędą się na sanockim zamku w połowie sierpnia. Dlatego sierpień wybraliśmy, że mamy tutaj najwięcej ludzi w Bieszczadach, w okolicy i chcielibyśmy ściągnąć na te imprezy muzealne, na dziedziniec i do tych sal muzealnych jak najwięcej
miłośników, ale też takich ludzi, którzy może są daleko od sztuki i nagle mogliby zobaczyć, że tutaj z Beksińskim można bardzo fajnie i głęboko porozmawiać na różne tematy. A więc wymyśliliśmy sobie kilka imprez właśnie u nas w Sanoku, 16, 17 i 18, tak zwany długi weekend sierpniowy. Będziemy w różny sposób tego Beksińskiego przypominać. W ramach obchodów odbędą się między innymi projekcje filmów dokumentalnych o artyście oraz koncerty. Na Sanockim Zamku zabrzmi muzyka klasyczna oraz jazz. Mało właściwie wiemy o tym, że Beksiński za młodu słuchał i lubił jazzu. Jazz był wtedy symbolem buntu wobec komunizmu i chcielibyśmy już po raz chyba któryś z kolei wrócić do muzyki jazzowej, piętro wyżej, w jego sali, posłuchać sobie no, najlepiej tego tradycyjnego jazzu, którego wtedy artysta słuchał. Przygotowywana jest także wystawa fotografii Zdzisława Beksińskiego z młodości oraz spektakl teatralny. Zobaczymy w postaci oczywiście aktora Beksińskiego, który będzie do nas mówił o różnych sprawach swoich. Na zasadzie nigdy niezrealizowanego kolejnego wywiadu czy kolejnej rozmowy właśnie ze mną. Czyli ja mu zadam pytania, on będzie odpowiadał z tych tysięcy stron, które po sobie pozostawił. Jest to tak wybrany materiał. Myślę, że on bardzo przybliży samego artystę. W ubiegłym roku mieszczącą się w skrzydle Sanockiego Zamku Galerię Zdzisława Beksińskiego odwiedziło blisko 80 tysięcy zwiedzających. Prezentowana tam ekspozycja liczy około 600 prac. Dzieła ukazują bogatą i różnorodną twórczość artysty. Pierwsze z nich trafiły do Sanockiego Muzeum jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Wtedy na ekspozycji ciągłej w Starym Zamku, to był taki korytarz, wisiały trzy obrazy Beksińskiego. I taki był początek. Potem za życie jeszcze Beksińskiego, jak udało nam się w kolejnych etapach wyremontować zamek, ten Stary Zamek, to jego galeria była na poddaszu. I on to niesłychanie przeżywał. Mamy sporo zdjęć, on tu przyjeżdżał, pisał potem o tym w dzienniku, jak oni się starają i fajnie, że jest wreszcie galeria. Ja mogę teraz wszystkich, którzy mnie napadają, odsyłać do Sanoka, niech jadą, niech zobaczą. Zdzisław Beksiński cały swój dorobek artystyczny zapisał w testamencie Muzeum Historycznemu w Sanoku. Placówka posiada największą na świecie kolekcję prac artysty, a także prywatne nagrania, dokumenty oraz rzeczy osobiste.